Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jadę dzisiaj samochodem i myślę sobie, kurde, mam taki dobry humor, że chyba nagram porannego roka. No i nagrywam, ale znaczy siedzę w samochodzie i jak sobie to pomyślałem zaraz, to nagle okazało się, że przejeżdża straż pożarna na sygnale i myślę sobie, no ja pierdzielę, ja mam dobry humor, a komuś się jara chata. No ale to nie moja wina, prawda? I potem sobie myślałem, a może tylko wypadek, to mogę nagrywać. Pojechałem na stację, żeby zatankować mojej żonie samochód i napompować oponę. I stoję w kolejce, tam 2-3 osoby przede mną i babka, dziewczyna młoda, bardzo ładna zresztą, za każdym razem jak kończy tam obsługiwać klienta, mówi tak, bardzo dziękujemy za wizytę na stacji, bla bla bla, tu może batonik i Pepsi, jest promocja. Ja się zbliżam do tej babki i coraz bardziej się śmieję, już po prostu na zewnątrz mi to wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że ja zawsze powiem coś głupiego, jak mam taką promocję. Na przykład powiem, że a wie pani co, ja jadłem tych batoników całą masę i potem miałem problemy z zębami. Albo na diecie jestem, czekolada mi nie służy. Czy coś, to jest durne, ale gdzieś tam w nogich kontaktach w sklepiku bywa dosyć zabawne. No i zbliżam się coraz bardziej się śmieję i na końcu nie mówię tego żartu, bo po prostu już tak się nie mogę powstrzymać ze śmiechu, że ta babka patrzy na mnie jak na wariata. I przypomniałem sobie, że bardzo często zdarza mi się to tak, że wtedy, kiedy próbuję przestraszyć moją żonę, gdzieś zaczaić się na nią. I ostatnio moja żona wchodzi do łazienki, więc ja na klęczkach podchodzę pod drzwi, bo wiecie, chcę udawać psa. Jak ona wyskoczy. Znaczy, jak ona wyjdzie, to ja wyskoczę, ona się przestraszy i będą się wszyscy śmiali. Ale okazuje się, że im dłużej siedzę pod tymi drzwiami, tym bardziej zaczynam się chichrać. Wiecie, jak małe dziecko. I ona w końcu wychodzi i ja już po prostu śmieję się tam, klęcząc przed drzwiami. No i oczywiście z żartu niewiele wychodzi. I tak było też na tej stacji. Ach, kurczę, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wam miłego dnia. Dzisiaj planowałem roka z książką, ale jakoś tak naszło mnie na tego porannego roka. Trzymajcie się, zbliża się weekend, więc wszystko powinno być dobrze, prawda? Hej, hej!